Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj kolejny materiał z cyklu Przegląd świeżej prasy. Co prawda najnowszy numer, to znaczy numer z tamtego miesiąca troszkę przestrzeliłem. To znaczy to jest numer nie z tamtego miesiąca, a raczej jest to numer z marca. Natomiast troszkę przestrzeliłem termin kupienia tej gazetki, nakupiłem dopiero dzisiaj, natomiast już na horyzoncie jest nowa gazetka, która wychodzi dokładnie 29 marca, jest to gazetka tak naprawdę na kwiecień, natomiast dzisiaj PSX Extreme marcowy i cóż my tutaj mamy, że tak powiem, ciekawego. Historia samurajów, graliśmy w Mass Effect Andromeda, Prey, Project Cars 2, Tekken 7 u góry, natomiast nie wiem jak wam to pokazać, może tak, recenzje For Honor, Halo Wars 2, Nioh i Sniper Elite 4 i oczywiście bardzo fajny poster prezentujący Aloy z gry Horizon Zero Dawn. No i przejdźmy sobie może do środka. Cóż my tutaj mamy? Thrustmaster 150 kierownica. Nawet fajna, szczerze powiedziawszy, na kierownicy zawsze inaczej się człowiek bawi w wyścigach, ale też te kierownice troszkę dużo pieniążków kosztują. Lećmy dalej. Co my tutaj mamy? No, takie zarysowanko, oczywiście spis treści, co się znajduje w gazecie. Wielki plan i tajemnice EA. Ciekawe, czy powróci Tony Hawk? Castlevania. Ciekawe. Co mamy dalej? Tu właściwie nic ciekawego. Co mamy dalej? Tutaj w sumie też nic ciekawego. Retrolindo. Aha, to są te konsolki takie, które rzekomo mają imitować stare konsole retro, ale na ogół one są beznadziejne. Tutaj mamy Sega Mega Drive Classic Retro Game Console. Plusy. Co tu pisze w plusach? 39 hitów, slot na oryginalne kartridże, przyzwoita cena. Minusy: brak złącza HDMI, brak opcji zapisu stanu gry, problematyczne działanie padów, gdzie Street of Rage. Nic ciekawego. I tutaj Retrolindo. Do tego szczerze powiedziawszy nie widziałem. Tak wam to pokażę, tę konsolkę. Co to są za plusy? Dwa pady w zestawie, rozmiar, prosta obsługa. Minusy: legalność zestawu, jakość obudowy. Ciekawe. Właściwie nigdy w życiu nie kupowałem takich konsolek. Ale z tego co wiem, nie są one podobno zbyt dobre. Tutaj mamy dość ciekawe. Dość ciekawe, może jak ja powiedziałem, to Dirta 4. Premiera 9 czerwca i prawdopodobnie tego Dirta sobie kupię na premierę. Oczywiście poczytam sobie, co tam ciekawego napisali. Gra może być przekozakiem. Shadow Tactics, Wii U. Co tu mamy? Nie, tu w sumie nic ciekawego. O, tutaj mamy Preya. To jest, z tego co wiem, horror, ale wydawcą jest Bethesda Softworks. Może być ciekawe. Dark Souls 3 The Ring Dead City. Nie wiem, czy to jest jakiś DLC, kurde, czy co? Dziwna sprawa. O, legendarny Ice Combat. To jest ciekawe. Little Nightmares. Nie, Project Cars. No to Project Cars 1 średnio była udana, chociaż zbytnio nie miałem jak pograć, ale z tego co widziałem na tubach, to no, nie byli zbytnio ludzie zadowoleni. Jeszcze tu oczywiście jakieś oceny są. Project Cars wstępnie 8 minus. Ciekawe.
Tekken 7, 7 plus, ocena wstępna. Tekken już właściwie jest na automatach od pewnego czasu, ale oczywiście ta premiera europejska jest zawsze przedłużona, co mnie niewątpliwie denerwuje. Mass Effect Andromeda, świeżynka, i to jest dosyć spory playtest. Też oczywiście narzekają na te mimiki twarzy w Mass Effectie, no ale, że tak powiem, w grę trzeba grać, a nie oglądać pikselki. Ocena wstępna 8. Pożegnanie Wii U. Kolejna konsola, że tak powiem, do piachu. Całkiem niedawno też PlayStation 3 przestało być produkowane. Świetna konsolka. Szkoda. Natomiast jest jeszcze tam wiele ciekawych gier, że tak powiem. Lato 2020, rewolucja gier wideo. To może być dosyć ciekawy materiał. Raczej rozpiska, myślę sobie poczytam. Tu mamy jakieś Final Fantasy na dole, GTA 3, Metal Gear Solid, God of War, Uncharted, Little Big Planet. No, to poczytanie na toalecie. PSP, KO. Co tu mamy dalej? 6 filarów rewolucji gier wideo. Takie nieciekawe. No i przechodzimy do działu recenzji, czyli to, co lubimy najbardziej. 42 Horizon Down, Nioh, For Honor, Sniper Elite 4. Horizon Zero Down to jest bardzo ciekawa gra, bardzo ciekawa pozycja. I jeszcze oczywiście nie zakupiłem Horizon Zero Down, ale będzie do kupienia na pewno za niedługo, jak tylko się uporam z innymi grami. Ocena tutaj jest 9. Plusy: graficzne arcydzieło, walka, intrygująca fabuła, maszyny. Na minusy: nadużywanie fokusa, uproszczenia niektórych elementów rozgrywki. No, nie od dziś wiemy, że gry są tworzone dla ludzi leniwych. Starsi gracze pamiętają, że tak powiem, czasy Residentów, Silent Hillów, gdzie były te zagadki bardziej rozbudowane. Natomiast młode pokolenie to jest pokolenie leniów i oni chcą grać po prostu w gry, nie używając mózgownicy. Nioh, tego tytułu praktycznie w ogóle nie znam. To jest chyba jakiś slasher. System walki, losowy loot. Tempo rozgrywki, szybkie restarty, ogrom atrakcji. Na minusy: potrafi wkurzyć, odtwórczość, japoński klimat nie dla każdego. Zgodzę się, nie każdy lubi japońskie klimaty. Droga samuraja, swego czasu dobrą gierką, nadal jest dobrą grą Onimusha, przecież środkiem Capcomu. For Honor, gra, w którą też praktycznie nie grałem, jakoś ta gra mi w ogóle umknęła. I nie wiem, chyba nawet jej nie kupię. Ktoś się tam jarał tym tytułem, ale ja mówię, tak jak powiedziałem, olałem go totalnie ciepłym moczem. Może kiedyś do kolekcji za grosze kupię. Na plusy: prezentacja i system walki, tematyka, różnicowanie postaci. Na minusy: mało trybów, walki czasem chaotyczne. Potrzeba nieco więcej balansu. I ocena 9 minus, to całkiem nie najgorsza. Jak na tym portal. Halo Wars 2 to jest strategia. Strategie w ogóle to jest gatunek wymarły już. Natomiast ja z chęcią bym w Halo Warsa pograł, pod warunkiem, że można tu budować budowlę. Chciałbym poczytać. Oczywiście jest to ekskluzyw. Plusy: kooperacja dwójki graczy w kampanii, czaszki, modyfikatory, wygodna obsługa. Na minus: zbyt mało wszystkiego, za nisko osadzona kamera. I ocena 7, czyli niestety RTS-y to już rzeczywiście gatunek wymarły, nic się w tej tematyce nie zmienia, szkoda, bo swego czasu RTS-y to były moje ulubione gry. A tu dupa. Tu jakieś inne mini gierki, mini popierdółki. O, Sniper Elite 4 też jakoś nie bardzo chwalą tą grę, jak i poprzednie odsłony.
Plus dobry symulator snajpera, animacje śmierci, sporo swobody, tryb kooperacji, klimat II wojny światowej. Na minusy SI przeciwników, drobne spadki liczby klatek animacji, scenariusz, mało zróżnicowana broń. Ocena 8 minus. Czyli taka nie najgorsza, no do pogrania gierka. Natomiast tak jak mówię, na dupy nie urywa. Call of Duty, Infinity Warfare, Sabotage, to jest jakiś DLC, Kingdom Hearts, Berserker and the Band of the Hawk. Jakieś takie średniaczki. Zimbabwe Pixel, The Life of Black. Ciekawe, ciekawe. Pełno tych indorów naładowali tutaj. Dynasty Warrior Good Seekers. Ja swego czasu w Dynasty Warrior grałem na PlayStation 2 po jakieś demo. Już nie pamiętam nawet kiedy to było. Lata temu. Chyba Dynasty Warrior 3. Plusy, pomysł na system łatwe do opanowania. Co? Wieki? Kombinowania brak. Brak minusy. Brak dodatkowych trybów i scenariuszy. Archaiczna oprawa, czyli Dynasty Warrior po prostu gra, która de facto stoi w miejscu. Idziemy dalej. Ewolucja gier wyścigowych, to też może być bardzo ciekawe. No, Toka, zdjęcie z Toki. Toka to był zajebista giera. Gry 2D retro, w ogóle dużo retro naładowali. Schwarzenegger tam gdzieś jest. Ciekawego. Fajny kratosik. No, tak się powoli kończy ta gazetka. Co tu jeszcze ciekawego znajdziemy? Tu jest typowo kącik retro. Pegasusik. Kontra. Kontra niedawno wyszło na VR-a chyba. Czy to był jakiś fake? Nawet nie wiem. Ale dupy to kompletnie nie urwało. Resident Evil ostatni rozdział oglądałem, tragedia, szczerze powiedziawszy niezły shit, zresztą dostał ocenę tutaj 4, także patola. Właściwie koniec. Programa. Oj, uderzyłem w telefon, mam nadzieję, że mi ten telefon zaraz nie upadnie. Z ludu. Tu w ogóle do góry nogami. Tournament Tides of Numenerka. Możemy to przeczytać nawet. I o, druga okładka. PSX Extreme, ale tamta mi się zdecydowanie bardziej podoba. Także słuchajcie, tak się prezentuje najnowszy no, numer marcowy PSX Extreme. Postaram się nabyć kolejny numer na kwiecień. Mam nadzieję, że mi się uda w terminie go nabyć. Jeżeli nie, no to zapodam ten materiał też z jakimś miesięcznym opóźnieniem. Także przejrzeliśmy sobie PSX Extreme na marzec i oczywiście gazetkę sobie poczytam na kibelku od góry do dołu. I tyle właściwie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się cieplutko. Hej, hej, papa, na razie.